Witam serdecznie pod polem magnetycznym Ziemi, gdzie odpowiem na najpierw pytania z tego zagadnienia. Pierwsze pytanie, co to ziemskie pole magnetyczne? Obecnie przedstawia to, przedstawione na tym slajdzie, rysunek, tak jak wewnątrz Ziemi znajduje się wielki magnes, wokół którego znajdują się linie pola magnetycznego, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, wiele kilometrów wokół Ziemi. Skąd to ziemskie pole magnetyczne? Linie pola magnetycznego ziemskiego odbywa się wewnątrz Ziemi, a dokładnie w wewnętrznym Ziemi. Wynik obrotu kuli ziemskiej, stopy pełne znajdujące się tam żelaza oraz niklu rozwijają się i temu towarzyszy powstanie prądu elektrycznego. Natomiast z płynięciem prądu towarzyszy mu powstawanie pola magnetycznego i tak właśnie nasza planeta posiada własne pole magnetyczne. Magneta jest wokół Ziemi, to niewielka rysunku, wokół którego cząstki pochodzące z kosmosu, cząstki naładowane energetycznie, działa tylko i wyłącznie w przeważającej części ziemskie pole magnetyczne. Magnetosfera jest pewnego rodzaju tarczą, która chroni wszelkie życie na Ziemi przed promieniem radiacyjnym, pochodzą przede wszystkim od naszej bliższej gwiazdy, czyli Słońca. Polarna. Związanym z polem magnetycznym i zdywnością właśnie burzową magnetyczną jest powstanie złóż polarnych. I złóż polarne właśnie towarzyszą burzom magnetycznym. Polarne cząstki wiatru mlecznego, wpadając w ziemską atmosferę, zderzają się w okolicach biegunów, zarówno bieguna północnego, jak i południowego, czyli w regionach tzw. pasowych, gazów, tlenu azotu, z których zbudowana jest nasza atmosfera. Tam dochodzi do kolizji cząstek. Cząstki gazowe oddają energię w postaci światła, no i widzimy to właśnie w postaci złóż. Bieguny magnetyczne. W tym miejscu zaznaczyć, że bieguny magnetyczne nie pokrywają się z biegunami geograficznymi. I warto mieć, że biegun, który znajduje się na półkuli północnej, to on znajduje się w wschodniej Kanadzie, natomiast biegun magnetyczny, który znajduje się na półkuli południowej, znajduje się na skraju Antarktydy od strony Australii. Czy biegunów magnetycznych Ziemi. Z badań geofizycznych z dziedziny paleomagnetyzmu wiemy, że następuje wielokrotnie w historii życia Ziemi zamiana biegunów. To znaczy biegunowość, jaka istnieje obecnie, istnieje od 780 tysięcy lat, no to wielokrotnie ona się w historii zmieniała. Jego magnetyczna igła wskazuje pokrywami pola magnetycznego i wskazuje nam bieguny magnetyczne. Co siłę wskazania kompasu? Jest urządzenie, które nie tylko jest wrażliwe i wskazuje nam naturalne pole magnetyczne, ale także podlega wpływom innych przedmiotów ferromagnetycznych. Nie może być innego rodzaju magnesy, mogą być wielkie przedmioty stalowe, żadne ferromagnetyczne. A to może podlegać wpływom urządzeń, gdzie płynie duży prąd elektryczny.
dentyczny. Co to jest dentyczna? Właściwie w kierunku północy geograficznej za pomocą kompasu wymaga uwzględnienia poprawki zwanej deklinacją magnetyczną. Dentyczna jest to kąt, jaki tworzy kompasu pomiędzy północą geograficzną a północą magnetyczną. Jak na świecie? Tu mamy wykopę Ziemi, na której poznaczona została deklinacja. Kolorem czerwonym to jest deklinacja wschodnia i w takiej właśnie znajduje się między innymi w Polsce. Kolorem niebieskim przedstawiona została deklinacja zachodnia. Z kolorem zielonym jest deklinacja zero. Czy deklinacja w czasie? Na tym została historia, jakie wskazania podczas 50 lat istnienia obserwatorium w Belsku, jak się deklinacja zmieniała. I tu widzicie, że każdego roku ona się zmieniała i w ciągu tych 50 lat zmieniła się od 2 stopni do bliżej 6 stopni. W tym się, czy istnieje sens instalowania kompasów na przypadkach. I pokazany na tym rysunku rzeczywisty kompas rzeczywistego statku. Widać, że te kule, które otaczają kompas, służą do kompensacji właśnie całego takiego statku. Przy tego wspomnieć, że są wciąż instalowane na statkach, i który oprócz tego, oprócz deklinacji wymaganym do określenia właściwego kierunku północy geograficznej jest tak zwany parametr dewiacji magnetycznej. I to jest poprawka dla pasu zainstalowanego na takim statku. Jak wyznaczyć geograficzny za pomocą kompasu? Aby to zrobić poprawnie, należy uwzględnić zarówno dewiację kompasu, jak i deklinację magnetyczną. Uwzględniając te rzeczy, otrzymujemy właściwy kierunek północy geograficznej. Jak mierzy się pole magnetyczne? Naturalnie pole magnetyczne mierzy się w obserwatoriach geomagnetycznych. One w miejscach, gdzie są niewielkie zakłócenia naturalnego pola magnetycznego. Każde obserwatorium magnetyczne składa się z dwóch pawilonów magnetycznych. Jest to pomiarów absolutnych, gdzie mierzy się wolnozmienne zmiany pola magnetycznego, deklin inklinacji oraz rejestracyjny do pomiaru zmian pola magnetycznego, gdzie w sposób mierzy się tylko i wyłącznie zmiany pola magnetycznego i robi to się systematycznie przez wiele, wiele lat. Jak wygrywa geomagnetycznych działających w ramach intermagnet? Intermagnet jest organizacją skupiającą najlepsze obserwatoria goma na Ziemi. Obserwatoria są rozmieszczone na wszystkich kontynentach świata. No i jest ich w Europie oraz w Ameryce Północnej. Pełny dostęp danych geomagnetycznych obserwatoriów pracujących dla ogólnoświatowej sieci Intermagnet możliwy jest poprzez skorzystanie ze strony www.intermagnet.org. Dziękuję.